Dzisiaj będzie vlog z gatunku tych, że pomyślicie sobie, oj, Ewa się zdenerwowała. Nie, 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 kochani, uspokajam Was. Ewa jest zupełnie spokojna. Jestem oazą spokoju, trzciną dającą się powiewać wiatrowi. Natomiast słuchajcie, chodzi wszystko o to, że ja przestałam po prostu dawać sobą manipulować. Mediom, show biznesowi i temu wszystkiemu, co się wokół tego dzieje. Dzisiaj będzie więc o gali oscarowej, o pewnym niesławnym już moim zdaniem programie Kuby Wojewódzkiego. Oj, będzie się działo. Kochani, na początek oczywiście bardzo chciałam podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Naprawdę jesteście fajni i dziękuję Wam, że cenicie to, że moje poglądy i czasami to, co mówię, jest takie pod prąd. I pod prąd będzie też to, co dzisiaj powiem o tym, co wydarzyło się podczas ostatniej gali oscarowej, na którą tak długo przecież czekaliśmy. Owszem, siedzieliśmy nocą, tak, oczy na zapałkach, czekamy, a tutaj wydarzyła się taka afera. Will Smith spoliczkował prowadzącego. I słuchajcie, naprawdę postanowiłam nie nagrywać tego vloga od razu, dlatego, bo pomyślałam, że zobaczę, co będzie się działo w mediach, zobaczę, jak to wszystko będzie komentowane, zobaczę, w którą to stronę pójdzie i co. I oczywiście na początek pojawiły się takie sugestie, że to była ustawka, że wszystko było zmanipulowane, ale bardzo szybko przestano przedstawiać tę sprawę właśnie w ten sposób. I to jest właśnie ten błąd myślenia, na który daliście się nabrać. Tak, kochani, to była podwójna zmyłka. Wszystko to moim zdaniem jest ukartowane i zaraz Wam powiem, dlaczego tak sądzę. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czy wierzycie w to, że cokolwiek, jakiekolwiek słowo wypowiedziane przez prowadzącego, którym w tym roku był komik, znany komik Chris Rock, mogłoby obejść się bez cenzury, akceptacji osób organizujących tę galę? Powiem Wam szczerze, nie ma absolutnie takiej możliwości. Oscary są w dalszym ciągu najważniejszymi nagrodami filmowymi na świecie i nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby jakiekolwiek słowo nie było tam autoryzowane. Moim zdaniem wyglądało to w ten sposób. Chris Rock przedstawił Akademii Filmowej swój scenariusz, w którym oczywiście zażartował sobie faktycznie z żony Willa Smitha. To na pewno nie umknęło uwadze Akademii Filmowej. No i co? No i co postanowiono? Podyskutować z Chrisem Rockiem, ale on powiedział, nie, ja jestem komikiem, stand-uperem, na tym polega moja praca. Fakt. Ale przegiąłeś, stary. Nie, 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 zadzwońcie do Willa Smitha. Co on na to powie? Moim zdaniem skontaktowano się z Willem Smithem, powiedziano, że taka sytuacja będzie miała miejsce. I tu moim zdaniem rozpoczęła się cała intryga, w której Will Smith i Chris Rock odegrali pięknie swoje role. Teraz powiem o takim moim pierwszym odczuciu jako kobiety, kiedy zobaczyłam tę całą sytuację. Pomyślałam sobie, o, Will Smith pięknie zachował się wobec swojej żony, no jaki mężczyzna, rycerz, broni honoru swojej kobiety. Kobiety, która została obrażona na oczach całego świata. Szczerze mówiąc, trudno wyobrazić mi sobie, co mógłby zrobić innego. No, mógłby ewentualnie wziąć ją za rękę i wyjść z sali, opuścić galę. No ale przecież zamierzał jeszcze odebrać Oscara, prawda? Z pewnością się go spodziewał. No więc nie, więc postanowiono zrobić z tego show. I co z tego show wynika? Wynika z niego to, że nagle robimy wielką kampanię przeciw agresji. Oczywiście nie wolno nikogo bić, ale kochani, nie wolno również nikogo obrażać, bo rany zadane słowami czasami nie potrafią zabliźnić się przez całe życie, a szturchnięcie, które tak naprawdę zafundował Chrisowi Rockowi, no cóż może spowodować siniak, który zniknie w ciągu 3 dni? Cały czas sądzę jednak, że to wszystko było umówione, ustawione, że konflikt między panami jakiś zaistniał i po prostu to wykorzystano. No i teraz tak, oczywiście grozi się Willowi Smithowi, że zostanie wyrzucony z Akademii Filmowej, że odbierze się mu Oscara, no to dlaczego od razu tego nie zrobiono? Nie trzeba czekać aż do 18 kwietnia, żeby odebrać Oscara, żeby wydać jakieś oświadczenie. Kochani, nic takiego się nie wydarzy. Po pierwsze, dlatego że Will Smith wykazał skruchę. Powiedział o tym, jak bardzo jest mu źle z tego powodu, że to się stało. Zaczął przepraszać. Słuchajcie, mam wrażenie, że on przeprosił cały świat. Wydaje mi się, że to strząchnięcie tego kurzu z ramienia Chrisa Rocka, no podobno uderzył go w twarz, ale szczerze mówiąc, patrzyłam nawet klatka po klatce, trudno to nawet stwierdzić, nie jest współmierne do tych przeprosin Willa Smitha.
on w tym momencie zrobił z siebie naprawdę jakiegoś totalnego oprawcę. A jeżeli ktoś taką skruchę wykaże, to uwierzcie mi, że wszyscy mu wybaczą. I ta akademia filmowa okaże się taka wspaniałomyślna i mu tego Oscara nie odbierze, chociaż ja w ogóle tak szczerze mówiąc nie wiem, za co on tego Oscara dostał. Widzieliście ten film? Ja widziałam. Nie do końca, bo zasnęłam. No przepraszam bardzo, ale moim zdaniem to nie była rola Oscarowa. Cała ta sytuacja była też doskonałą okazją do tego, żeby oczywiście znowu głośno było o kampanii przeciw agresji, żeby na przykład głośno było o kampanii pomocy ludziom z łysieniem plackowatym albo z innymi schorzeniami, żeby nie dyskryminować żadnych mniejszości. Zobaczcie, to wszystko wpisuje się we współczesne trendy, a ta cała sytuacja, tak naprawdę w ogóle nie groźna, idealnie stała się symbolem tego wszystkiego. No i teraz zróbmy burzę. Ciekawe, co by było, gdyby Chris Rock był biały. Czy Will Smith by go spoliczkował? Bardzo mnie rozbawił taki artykuł, który dzisiaj czytałam o tym, że Will Smith być może już nie dostanie żadnej roli filmowej za to, czego się dopuścił. Kochani, kto w to wierzy? Kto jest taki naiwny? Po pierwsze, Will Smith w wieku 53 lat, będąc jedną z naprawdę największych gwiazd Hollywood, naprawdę nie musi pracować, tylko chce pracować i fajnie. Natomiast, kochani, wiadomo, że ten, kto go zatrudni do kolejnych ról i przypuszczam, że kontrakt ma już podpisany na kilka lat do przodu, będzie tylko cieszył się z tego, że ludzie pójdą i zobaczą, jak on pozbierał się po tej całej traumie, po tej całej sytuacji. To trzeba zobaczyć. Przeczytajmy wywiad z nim, obejrzyjmy wywiad w telewizji. Zobaczcie, jak to nakręca koniunkturę. Więc nawet jeżeli on przez moment stracił twarz, bez przesady, w obronie przecież swojej kobiety, więc nie do końca stracił twarz, to i tak się z tego podniesie. No i jeszcze tak kończąc już ten temat Oscarów, powiem Wam tak, czy w ogóle byśmy rozmawiali jeszcze o tej gali Oscarowej, gdyby nie to całe wydarzenie? No właśnie, była nudna jak flaki z olejem. Jeżeli chodzi o poziom filmów, też powiem Wam szczerze, moim zdaniem nie powala. No tak, jest sposób na to, prawda? Co zrobić, żeby mówiono o nas tygodniami, a może nawet i miesiącami, a potem wspominano tę galę jako w pewnym sensie historyczną. No ale my też mamy się czym poszczycić na naszym polskim podwóreczku, naszym zaścianeczku polskim. Oczywiście, że tak. Program Kuby Wojewódzkiego. Bardzo od początku rozbawiło mnie to, jak zobaczyłam tą słynną zajawkę, jak Karolina Korwin-Piotrowska opuszcza oburzona studio Kuby Wojewódzkiego, wyzywając go. Słuchajcie, od razu zrobiłam post na TikToku z napisem, z takim tytułem: Nie dajcie się nabrać, to jest ustawka. Kochani, wiecie, że ja nawet nie miałam ochoty napisać tam prawdopodobnie. Najprawdopodobniej to jest ustawka. Nie, ja po prostu to wiedziałam od samego początku. No, wróżka Ewa. Dodam jeszcze, że Kuba Wojewódzki pokazał tylko, jakim jest słabym aktorem, bo nawet tego oburzenia, zaskoczenia nie potrafił to przetagrać. Słuchajcie, naprawdę to było żenujące i od początku było wiadomo, że jest ustawione. To jak oni wzajemnie szerowali ten post, tak? Podawali sobie to, po prostu jedna wielka reklama programu telewizyjnego. I teraz tak, i z kogo oni się tutaj śmiali? Z Was się śmiali, moi drodzy, bo daliście się na to nabrać. Oczywiście ci, którzy się dali, bo mam nadzieję, że jednak gros Was nie dało się nabrać na ten gag. A wszystko to służyło reklamie książki Korwin-Piotrowskiej. Nawet jej tytułu nie wymienię, ponieważ nie przyczynię się do reklamowania tego w tej sytuacji. Natomiast ja powiem Wam szczerze, największy żal o to wszystko nie mam do Kuby Wojewódzkiego, który jakim jest człowiekiem, moralnie i tak dalej, to już dawno temu poskazał i jak gdyby niczego nowego nie możemy się po nim spodziewać, tak? Ja mam ogromny żal do stacji TVN, że po prostu pozwala temu człowiekowi tak wkręcać swoich widzów, kpić z nich, ośmieszać ich, bo to się właśnie wydarzyło. I to ten TVN, który 2 miesiące temu żebrał o podpisy pod petycjami, żeby go bronić, chronić i my wszyscy podpisywaliśmy się w obronie tej stacji telewizyjnej, a teraz ona pozwala sobie na takie żarty ze swoich wiernych widzów? No to chyba powiedziałam już wszystko, co mi leżało na sercu, jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia. Chociaż nie, jeszcze jedno. Wiecie, co mnie najbardziej bawi? Najbardziej mnie bawi to, jak Jacek Kurski próbuje udowodnić, że nikt nie olał jego Wiktorów. 70% gwiazd, które zdobyły Wiktora,
olało Wiktory i po nie nie zgłosiło się osobiście. Tak, proszę Państwa, takie są fakty, takie są statystyki i żadne uśmiechy tego nie zasłonią. Tak było. Kochani, bardzo liczę na jakąś fajną dyskusję tutaj pod tym vlogiem, ponieważ poruszyłam w zasadzie trzy tematy, którymi ostatnio żyliśmy w tym naszym show biznesie. Liczę na Wasze komentarze, oczywiście liczę na Wasze subskrypcje. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to jest dobry moment, żeby właśnie w tym momencie to zrobić i sobie zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy będziecie mieć powiadomienia o moich kolejnych produkcjach. Pozdrawiam Was serdecznie, śledźcie moje media społecznościowe, zapraszam Was też na TikToka mojego, Ewa Wąsikowska. Pozdrawiam.